jak korytarza, znaczy z korytarza i tutaj przejście. Tak? Dokładnie. To jest akurat pokój dwuosobowy, tak. Przystosowany do osoby niepełnosprawnej. Tak, ten przez to jest tutaj tak szeroko i łazienka z kolei nie ma kabiny prysznicowej, tylko jest odpowiednie te urządzenia, które... Życzę też prowadzącym hotel wszystkiego dobrego, pomyślności, dużych dochodów, bo to też przecież jest jednostka miejska, więc duże dochody też będą dochodami budżetu miasta, a my poprzez wydatki będziemy starali się inwestować w przestrzeń naszego miasta. Ja bardzo się cieszę, że jesteśmy w tym miejscu, że zakończyła się modernizacja tego obiektu, bo Oświęcim dla Małopolski to bardzo ważne miasto. To kończymy na razie. No. Czekajcie panowie, bo jesteście to co? Kończymy. Tak? Powodzenia. Wygląda na to, że obiekt powinien mieć powodzenie. Wygląda bardzo elegancko na zewnątrz. Zachęca do środka klientów. Oświęcim to miejsce, gdzie wielu turystów przyjeżdża. Jest to ważny punkt na mapie Małopolski. W związku z tym mam głębokie przekonanie, że ten hotel skazany jest na sukces. Pokoje bardzo ładne, przestronne, poprzerabiane. Wiem, że dawniej tak atrakcyjnie to miejsce nie wyglądało. Dzisiaj jest doinwestowane i ma, jak sądzę, niezłą przyszłość przed sobą.